Stefan Żeromski, Echa Leśne. Czyta Emanuel Podlecki. Pan generał Rozłucki siedział uroczyście na stołku składanym. Stołeków, własność przenośna geometry Knopfa, mieścił się w samym środku dywanu, zdjętego z nadłóżka mojej matki. Po drugiej stronie ogniska, na pniaku, z wzorową starannością zasłanym pledem, z gumowym płaszczem do samej ziemi, niby w ruchomym namiocie, kurczył się i wykrzywiał, wzmiankowany wyżej geometra Knopf. Obok niego, w rosochatych gałęziach wykrota, przyniesionego przez strzelca, niewygodnie tkwił podleśny Guńkiewicz. Piastując z pieczołowitością szklankę araku z dodanymi dla pozoru dwiema łyżeczkami herbaty. Pisarz gminny Olszakowski i stary wójt Gała z miedziakiem za usmierzenie polskiego mietiarza na rudej sukmanie siedzieli obok siebie. Ojciec mój, przywykły na polowaniach do lasu, wpół leżał na ziemi, a niżej podpisany, zaszczycony właśnie promorą z klasy drugiej do trzeciej, był wszędzie, gdzie go nie posieli. Dymisjonowany generał Rozłucki, plenipotent jednego z najbardziej sowicie obdarowywanych do notariuszów, zjechał, był właśnie do folwarku, od dawien dawna dzierżawionego przez mego ojca, ażeby wskutek wynikłych z ukazu zamian gruntów przyłączyć z lasów rządowych do obszaru dworskiego znaczny płat boru. Odcięcie trójkąta leśnego już się prawie dokonało. Geometra Knopf, który od tygodnia bawił w domu ku naszemu śmiertelnemu wszystkich udręczeniu, wyciął nareszcie linię, a wynajęci trwale już od dawna rąbali w starym ciemnym lesie. Plenipotent, który również gościł już od 3 dni na folwarku, miał zamiar co prędzej oddać ojcu mojemu w obecności władz miejscowych las przyłączony. Dwie partie chłopów rąbały linię, zbliżając się ku sobie ze stron przeciwległych. Sądzono, że uda im się sprawę załatwić przed zachodem słońca. Tymczasem noc głucha zapadła, a linia nie była jeszcze doszczętnie wycięta. Generał postanowił bądź co bądź nazajutrz wyjechać. Urzędnicy pragnęli również ukończyć czynność. Zgodzono się tedy, żeby prowadzić robotę nocą, choćby do rana. Tuż pod lasem rozłożono ognisko. Ze dworu odległego, o jakie 2 wiorsty, przyniesiono kolację. I oto czekaliśmy na ścięcie kilkudziesięciu pozostałych jodeł, bawiąc się w miarę możności. Wszyscy byli w nie najgorszych humorach. Poczciwy Guńkiewicz z resztą pożyczki na skroniach i brodziną uczernioną tanim czernidłem wychlapił już był co najmniej 9 szklanek herbaty z arakiem. Obawiając się tkliwie, gdyby mu nową podawał, czy też by aby nie będzie za wiele, boć to zdaje się już 3. Zapewniałem go ze stanowczością osoby, która nabrała była właśnie wielkiej biegłości w arytmetyce aż do ułamków dziesiętnych, że bynajmniej. Więc podawał się oczywiście uległy, z pokorą światu wiedzy i przyjmował nową porcyjkę araku. Pisarz gminny Olszakowski, znawca wszelkiego rodzaju spraw człowieczych, osobliwie zaś powiatowo-gminnych sposobów piorunującego robienia majątku, za co nawet cierpiał już był przez czas pewien w kielieckim kryminale, geniusz niewątpliwy, który mógł bez powodzeniem piastować urząd ministra spraw wewnętrznych czy zewnętrznych, a nawet bez żadnego wysiłku, te obydwie godności. Notoryczny łapownik, zdzierca chłopów i wyzyskiwacz Żydów, najznakomitszy wymijacz prawa i grasant parafialny. Pił mało ze względu na obecność generała i awansował się bardziej w kierunku jadła. Ponieważ jednak w swej wszechwiedzy nic sobie z tego generała nie robił, nie skąpił tedy zebranym pogodnego wesela ducha. Wójt Gała chrupał żuchwami i łykał chyłkiem, co mu się podsunęło. Pił zaś bez wstrętu, a pomrukiwał wesoło. Widać było, że chętnie i ochotnym sercem spełnia tę służbę państwową na pobrzeżu leśnym.
oraz że chwali sobie na ogół dzisiejszą czynność. Nawet Knopf, chodzący katar żołądka, tudzież kiszek, zeschły neurastenik, istota jadająca tylko rzeczy niektóre, lekkostrawne, niekwaśne, suche i to takie właśnie, jakich na wsi zapadłej, a osobliwie w górach świętokrzyskich nikt nigdy, jak świat światem, nie tylko nie jadł, ale nie widział, a nawet nie znał z nazwiska. Nudziarz, nie sypiający po nocach, nie znoszący piania kogutów, szczekania psów, bełkotu indorów, gęgania gąsiorów, a nawet gdakania kur. Istna plaga egipska dla ludzi zdrowych, silnych, gospodarujących w miejscu, gdzie się kochano w psiarni, gdzie kundle, ogary, wyżły, jamniki i w ogóle pieski najrozmaitszego wieku i gatunku nie tylko szczekały i wyły po całych nocach, ale nadto wylegiwały się po kanapach i sofach, gdzie koguty piały bez przerwy, a gdy nie piały, to je za to natychmiast zażnano. Nawet mówię, Knopf był w niezłym tego dnia usposobieniu. Opowiedział zebranym jakąś anegdotę, kwaskowato dowcipną o swej astrolabii, którą według opinii złośliwych ubierał we własne kalosze, spodnie, marynarkę i kapelusz dla ochrony przed deszczem. Puentę anegdoty zepsuł co prawda podleśny Guńkiewicz przed wczesnym wybuchem śmiechu, w miejscu akurat nie zawierającym nic dowcipnego. Mimo to jednak Knopf się uśmiechał, co było istnym fenomenem na przestrzeni trzech guberni i w ciągu kilku lat. Generał Ramolcio, nieźle zakonserwowany, trzymał się z właściwą powagą. Pisarza i wójta przy tej improwizowanej wieczerzy prawie nie dostrzegał. Znosił jednak bez protestu ich obecność i nic nie miał przeciwko temu, żeby spożywali z apetytem kurczęta, płaty pieczeni na zimno takiej i owakiej, żeby przymknąwszy oczy spuszczali kielichy bretnalówki, zagryzali rzeczony kielichy szklańcami piwa, a rozgrzewali się herbatą z arakiem. Guńkiewicza zaszczycał od czasu do czasu słowem generalskim. Z Knopfem rozmawiał. Sam jadł zwolna i popijał herbatę. Generał był Polakiem i ostentacyjnie zawsze mówił po polsku, nawet w urzędach. Znać było w jego wymowie pewne zacięcie i akcent rosyjski. Ale ów akcent pasował jakoś do jego wzniosłej figury, do grubej kurty szczególnego kroju, okrągłej czapki z czerwonym lampasem i niebywałej wielkości daszkiem, do sukiennych kamaszów i siwych, podkręcanych wąsów. Ogień buchał, podsycany przez strzelca. Suchy jałowiec palił się z wesołym trzaskiem. Z lasu leciał po rosie wieczornej łoskot siekier. Łoskot uderzał w lasy, w ogromne świętokrzyskie bory jodłowe, w puszczę wilgotną, senną, niemą, głuchą. Echa ciosów mgnęły od góry do góry, od kniei do kniei, w dal czarną, w noc, we mgłę. Obfite, wypędzone, dalekie głosy drżały kiedyś za światem i zza świata wołały. Przeklęte, niewymowne, wracały z dali, z moczarów, gdzie nikt nie chodził, gdzie straszy. Co pewien czas rozlegał się wśród stuku siekier jadowity trzask lecącego drzewa, szum i łomot obszaru jego gałęzi, potężny, głuchy grzmot upadku wielkiego pnia. Echo porywało ten głos i niosło w ciemnonocną dolekość wieść coraz głuszą. O tym ciosie przejmujące zwiastowanie wszystek las łamał się i rozpadał. Huczał wszystkimi drzewami, świadectwo niezapomniane, i żywym głosem z ciemności wzywał. Wypłynął z zasłon leśnych olbrzymi czerwony księżyc i wolno szedł wśród ciemnych obłoków. Towarzystwo zebrane przy ognisku zamilkło. Chłód powiał. Mój wierzchowiec, siwa szkapa folwarczna, jasnokościsna półmetryka, której po przyjeździe na wakacje obciąłem był ogon i grzywę, którą torturowałem popręgami starej kulbaki i zmuszałem do zabójczych galopów, stał w pobliżu ogniska. Widać było poczciwy łeb i przednie łopatki.
Kopyta na emeryturze, a nade wszystko oczy. Przedziwne, rozmyślające, o płonącym ognisku. I o nas ludziach tam zebranych. Generał od dawna postawił szklankę na tacy i siedział wyprostowany, z nogą zgrabnie odstawioną, a piersią wysuniętą. Czasami oglądał się na las, słuchał, jak echa grają i znowu ustawiał głowę we właściwej formie. Rzekł, zwracając się do Guńkiewicza: Panie Podleśny, a jak daleko z tego oto miejsca do Suchodeniowa? Guńkiewicz postawił szklankę i z należytym pochyleniem zamaskowanej łysiny oświadczył, że na prostaki nie będzie 10 wiorst. A pan tu drogi wszystkie zna? Guńkiewicz uśmiechnął się z dumą czy politowaniem. Nie znajdował słowa zbyt dosadnego na wyrażenie swoich znajomości tamtejszych wertepów. Od lat 20 kilku był podleśnym. Tak, bąknął generał w zamyśleniu. A pan taką drogę zna od Zagańska ku Wzdołowi? Była tam przy drodze karczma w szczerym lesie. A za goździe, jakże stoi? Jedna korzeniasta droga szła stamtąd w kierunku Suchodeniowa, a druga lepsza na Wzdół, na Bodzentyn. Tak jest, panie generale. Więc karczma, mówisz, stoi. Stoi. Najgłówniejsza złodziejska przystań i ucieczka. Z całej korony polskiej koniokrady tam się właśnie schodzą. Przed tą karczmą, za drogą, po drugiej stronie był wydmuch piasku, duży, żółty. Na tym wydmuchu rosło kilka brzóz. A, to generał pamięta doskonale. Z tych brzóz tylko jedna została. A były już brzozy, ba, ba. Karczmarz, łajdak je wyciął. Jedną z tych brzóz została. I to dlatego, że o nią krzyż oparty. Już szelma tej tknąć nie śmiał. Co za krzyż? Skąd tam krzyż? Żywo spytał Rozłucki. A tam krzyż stoi w tym miejscu. Z jakiej racji krzyż w tym miejscu, a? Jak to krzyż, panie generale? Ludzie postawią, drudzy czapki uchylają i tak se stoi. Już też i spróchniał od dołu, podparło go się tam z boku dwoma pasierbami. Kto postawił? Nalegał generał. Prawdę powiedziawszy, mruknął niewyraźnie Guńkiewicz, uśmiechając się nieśmiało. Prawdę powiedziawszy, to ja ten krzyż postawiłem. Drzewa tu mamy w bród. Wzięło się jodłę zdrową, jędrną, wystawną. Odrobiło ją do kantu, a nawet tu, obecny cieśla, a nasz teraz pan wójt. Nie ma to o czym mówić, co ta? Opędzał się niechętnie wójt Gała. Wpuściło się drzewo w ten pijak głęboko, głęboko. A dlaczegoż właśnie w tym miejscu? Dlatego, proszę łaski pana generała, że w tym miejscu leży człowiek pochowany. Tam, w tamtej wydmie. Człowiek pochowany, powtórzył generał. A pan tego człowieka znałeś może, co? Ano, już ci go znałem, bo na takim leśnictwie jak moje trudno było nie znać. Las wokolusieńko milami. Kto już w te lasy wlazł, to do mojego węgła, a nawet mojego łóżka, pewno nie ominął. Generał zwiesił głowę i przez czas dość długi siedział w milczeniu. Wyjął wreszcie z bocznej kieszeni srebrną papierośnicę. Otworzył ją niepewnymi palcami. A wiesz pan, mówił z zimnym uśmiechem, że ów człowiek, co tam pochowany leży, to mój rodzony bratanek? Geometra Knopf, który dotąd siedział bez ruchu, zapatrzony w płomień ogniska, z zacięciem ust, jakby miał przed sobą coś obmierzłego, rzucił na generała gwałtowne spojrzenie. Rembit? Zawołał. Generał zwrócił się ku niemu. To właśnie Rembit. A i pan coś o nim wiesz. Knop wykonał ustami szereg wykrzywień, jakby przed chwilą pił czysty sok cytrynowy. Kiwał chudą ręką w rozmaitych kierunkach. Mrugał białymi powiekami. Wreszcie wśród najnieznośniejszych dla oka,
a obłudnych uśmiechów mruknął. No tak, Rymwit, rozumie się. Rymwit, powtórzył generał z zasiekłością i szyderstwem. On, porucznik mojego pułku, Rymwit, kapitan. No, i doigrał się. Więc to rodzony bratanek, z trwogą szeptał Guńkiewicz, wybałuszając ogłupiałe oczy. Rodzonego brata, drugi z rzędu syn. Jan, mówił generał w zadumie. Brat mój w sewastopolskiej wojnie pod Małachowym Kurhanem sławnie zginął. Generał major mikołajewskich czasów człowiek. Za węgierską kampanię nagrodzony stopniem, orderami, majątkiem w pędrzeńskiej guberni. Na polu bitwy umierając mnie tych dwóch synów swoich polecił. Ja mu braterskie i żołnierskie słowo dał, że ich na ludzi wychowam, w świat wprowadzę. No i dochowałem słowa, dochowałem. Starszy na Kaukazie służył i tam z cholery umarł, w randze sztab kapitana, Piotr Bezrzędny. Młodszy Jan przy mnie z pułku służył, po skończeniu korpusu. Ożenił się młodo z Polką, Płazieńką. Synka małego miał, kiedy to podłe powstanie przyszło. Przyszło to podłe powstanie, moi panowie. Odkomenderowali. Ja wtedy byłem w randze pułkownika. Poszliśmy w Obczyńskie. Generał zamyślił się głęboko. Knopf skręcił w palcach misternie równego papierosa. Wsunął go ostrożnie do cygarniczki i szukał pracowicie węgielka, od którego mógłby zapalić. Generał czekał. Zdawało się na chwilę, kiedy nareszcie zapalił. A gdy Knopf zaciągnął się dymem, rzekł. No tak, ten mój bratanek zdradził. Tylko co rozlokowaliśmy się na leżach, uszedł nocą do bandy. Rano jednego dnia raportuje mi kapitan Szczukin, że tak i tak Jana nie ma. W kwaterze, gdzieśmy stali, siepli, znaleziono kartkę na stole z zawiadomieniem mnie, jako dowódcy naówczas trzech batalionów, że wierny obowiązkowi dla swojej ojczyzny i tym podobne brednie, mnie, swego przełożonego i stryja, wzywa, żebym także splamił swój oficerski honor, złamał przysięgę i uciekł za nim do bandy, do lasu. Tak to, moi panowie. Knopf ćmił swego papierosa uważnie, powoli. Puszczał matematycznie dokładne kółka dymu i śledził je oczyma. Guńkiewicz nie chciał już pić herbaty. Siedział oszołomiony, patrząc w mówce jak w tęczę. Doszły mnie wieści, ciągnął generał, że nasz uciekinier jest szefem sztabu w jednej z band. No dobrze. Po to, mówi do mnie kapitan Szczukin, dowódca roty, pod którym mój bratanek służył. Po to poszedł. W wojsku służba twarda, ciężka, niewdzięczna, a w bandach służba lżejsza. Tam nasz paproszczyk byłby bez trudu i zachodu kapitanem. O, co jak, co? Mówi, ale o awans w tych wojskach polskich nie trudno. Knopf skończył swego papierosa i śmiał się z dowcipu kapitana Szczukina. Generał mówił. Szliśmy wciąż obławami, to za taką partią, to za inną. Co wyjdziemy od końskich w suchodyniowskie lasy, to oni ujdą w głąb ku Bodzentynowi. My się wrócimy, to ci za nami. Jeden szczególny wódz, pułkownik czy kapitan, nazwiskiem Walter, najbardziej nas zwodził. Palił nocą szerokie ogniska, niby to obóz, a sam usuwał się od takiego miejsca dość daleko i nocował bez ognia. My ciągniemy obławą, otaczamy cichaczem owe ognie, dalekie, napadamy wreszcie nocą, pustka. A on tymczasem na uczyniony hałas podchodzi, jak rabuś, strzela w naszych żołnierzy pod blask ognia i umyka w knieje. Miał i chłopów zbałamuconych, którzy nas nocą prowadzili na te fałszywe obozy. Pisarz spojrzał na wójta gałęz podełba i uśmiechnął się niezdrowym śmiechem. Wójt siedział wyprostowany, z oczyma wlepionymi w generała. Tak było wielokroć.
W Samsonowskiem. Pod Gozdem, dorzucił Gunkiewicz. A i pod Gozdem, pod Klonowem, mruknął Knopf. Ale przerwała się zabawa, wtrącił generał. Na raz, na dwa, na trzy, wreszcie się sztuka uda, ale nie na zawsze. Zdarzyło się, że szedłem ja, na czele kilku rot, od Zagańska ku Wzdołowi. Od tą drogą na karczmę. Zanocowałem w karczmie, a Szczukina posłałem z rotą na poiski tego Waltera. Do bitwy gałgan nie idzie. Leży tygodniami w bagnie koło Klonowa w Bukowinie i Górze. Musimy go szukać. Ledwiem tej nocy zasnął, budzi mnie adiutant. Młody człowiek. Strzały gęste w lasach. Ocknąłem się. Las rzeczywiście huczy. Ot, jak teraz. Żal. Serce boli. Posłałem ja drugą rotę na wsparcie Szczukinowi. Nie upłynęło więcej na 2 godziny. Nadciągnęli. Wprowadził ich chłop na obozowisko, ale już teraz prawdziwe. Kiedy ich ogarnięto i uderzono bagnetem. Większość wybiła się i pieszła w las. Sporo zginęło na miejscu. Szczukin przyprowadził wziętego w rukopaszoną boju. Krótko mówiąc, nikogo innego, tylko mego bratanka, Rymwida. Miałem ja rozkaz nieodwołalny od mego generała brygady. Lasy, aż pod Bogodzynem, oczyścić za wszelką cenę, z prawem życia i śmierci. Nie było czasu na wysłanie jeńców do więzienia w Kielcach, a i siły miałem szczupłe. Oficerowie wzburzeni, we mnie jako w krewnego, surowym, pytającym wzrokiem patrzą. Kazałem złożyć sąd polowy, i to natychmiast, bo trzeba było bandę ścigać bez zwłoki. Ja, prezydujący, kapitan Szczukin i kapitan Fiedotow z prawej strony, porucznik von Tauweter i Feldfabel Jewsienienko z lewej strony. Zasiedliśmy natychmiast w wielkiej izbie, tej karczmy. Łojowa świeca paliła się w lichtarzu. Generał mówił coraz szybciej, niezrozumialej. Coraz częściej wtrącał rosyjskie wyrazy, zwroty, zdania. Poprawił się na krześle i ciągnął. Przyprowadzili 6 żołnierzy. On w środku. Mały, wychudły, czarny oberwaniec. Włosy wzjeroszone. Ledwie poznać, spojrzę ja na niego. Jaś, rodzonego brata, ulubiony syn. Na kolanach wyhodowałem. Jakieś na nim gałgany. Twarz przez całą szerokość rozerwana bagnetem. Sina, zapuchnięta. Jak wprowadzili, tak i stanął. I przy drzwiach. Czeka. A ty, sędzio, sądź. No, tam pytanie urzędowe, formalnie. Kto jest? Milczy. Patrzymy w niego wszyscy. Towarzysz dobry, kolega kochany, dusza człowiek, oficer pierwszorzędny. Twarz jego zrobiła się harna, zastygła, skrzywiona od jakiegoś uśmiechu. Co tę twarz miłą, dobrą i miękką wykrzywił? Podobnie. Ot, jak kowal weźmie i wykrzywi w ogniu raz na zawsze miękkie żelazo w krzywy hak. Ci żołnierze, co go strzegli, to byli zarazem świadkowie. Zeznają, że go pojmali w lesie nocą, bijącego się z nimi, pierś w pierś. Zeznają, że on jest ten sam, ich własny porucznik, Rozłucki. Sprawa jasna, cóż tu więcej? Głosować. Wtedy zwraca się do mnie sędzia z prawej strony, kapitan Szczukin, i powiada, że chce jeszcze podsądnemu pytania zadawać. Cóż, zadawaj. Wstał Szczukin ze swego miejsca. Kułakami oparł się z całej mocy. Na ostatek przechylił się przez ten stół ku niemu. Żyły mu na czoło wylazły. Twarz czerniała jak ziemia. Oczy wlepił w winowajce. Czekamy wszyscy. O co go jeszcze będzie badał? Tymczasem ten słowa wypowiedzieć nie może, bo człowiek był twardy. Nieuczony. Nozdrza mu drgają, brwi się zeszły. Zaczął wreszcie walić kułakiem w stół i wołać ku podsądnemu. Rozłucki, ty się nie śmiej, tu przed nami hardo stać. Nie śmiej w nas patrzeć takimi oczami. Tyś zaprzysięgał, czy nie? Coś zrobi z twoją przysięgą. Odpowiadaj, przysięgałeś, czy nie? Przysięgałem, rzekł. Przysięgałeś.
Miał znowu krzyczeć Szczukin, na całą karczmę gniotąc stół pięściami. A z tą świętą przysięgą to coś zrobił. Ty z szeregu uciekł, do wroga. To prawda czy nie? To prawda. Razem z innymi zdrajcami swego panującego napadłeś na jego wojsko z zasadzki. Prowadziłeś zdrajców, dawałeś im najzgubniejsze wskazówki, uczyłeś ich, gdzie i jak uderzać. Ja sam widziałem cię dzisiejszej nocy w bitwie z żołnierzami twojej własnej roty. Ja tu świadczę, że widziałem, jak żołnierz Dieniuszczuk zranił cię bagnetem. To prawda czy nie? To prawda. Jeżeli to wszystko prawda, to ty nam, żołnierzom prawym i wiernym, w oczy tu mężnym wzrokiem patrzeć nie śmiej. Stoisz przed obliczem sprawiedliwego sądu. Twój własny stryj sąd nad tobą sprawuje. Spuść oczy i zniż się, bo ty jesteś zdrajca i nędznik. On na to rzekł. Ja stoję przed sądem Boga, a ty mnie sądź według swojego sądu, jak chcesz. Szczukin siadł. Głosowanie. Dwa głosy padły za karą natychmiastową. Szczukina i von Tauwetra. Dwa za odesłaniem pod konwojem do Kielc. Mnie tedy przyszło przechylić szale. No i przechyliłem. Mówił cicho, kiwając głową. Mieli wyprowadzić. Jewsienienko wniósł, że może ostatnie ma życzenie. Dałem głos. Spojrzał tedy na mnie, tymi pieczarami oczu. Wlepił je we mnie. Staliśmy wszyscy za stołem. On podszedł blisko. Patrzy mi w oczy. Ja w jego. Jakby dwie lufy pistoletowe. Przystawił. Pamiętam surowe słowa. Rozkazuję przed śmiercią. I to jest moja niewzruszona ostatnia wola. Żeby mój mały, 6-letni syn, Piotr, był wychowany jako Polak. Taki sam jak ja. Rozkazuję, żeby go uczyć. Choćby to było przeciwne sumieniu wychowawcy, jak jego ojciec zrobił wszystko, aż do samego końca. Rozkazuję mu głosem głuchym, żeby pracował dla swojej ojczyzny i żeby, jeśli zajdzie potrzeba, umierał dla niej bez jednego drgnienia strachu, bez jednego westchnięcia żalu, tak samo jak ja. No i wszystko. Oddał nam cześć po wojskowemu. Wyprowadzili. Zaczął się budzić dzień. Poszedłem do alkierza, gdziem tej nocy miał spać. Otwarłem okno. Brzask dnia już się zaczynał. Ranek. Po drugiej stronie drogi 6 żołnierzy szybko wybierało łopatami dół z piasku. Odszedłem w głąb izby. Odwróciłem się twarzą do ściany. Boże mój, było już jasno, kiedy wrócił do okna. Mogłem już widzieć spokojnie. Na kupie piasku, pod strażą, 12 żołnierzy z karabinami u nogi, bokiem do mnie, zwrócony siedział spokojnie. Zdjęto mu już kurtkę powstańczą. Był w koszuli i tę koszulę mał rozerwaną na piersiach. W rękach ściśnięty trzymał między kolanami fotografijkę syna, Piotrusia. Głowę zwieszona, włosy spadły na czoło, oczy w tej fotografii utopione. Zaszedł pluton żołnierzy, należący do jego własnej roty, zza węgla karczmy. Stanął ten pluton naprzeciwko. Von Tauweter prowadził. Żołnierze, broń u nogi, stoją. Minęła chwila. Druga, trzecia. Czekamy, żeby Tauweter dał komendę. Nic, cisza. Nic, cisza. Nie może dać komendy. Tamten siedział wciąż z oczami w swoim obrazku. Miałem złudzenie, że może już tak siedząc umarł. Przez chwilę miałem tę ulgę. Czeka. Aż oto podniósł głowę. Jak ciężar 1000-pudowy. Stanął na kupie piasku. Nogi mu się zarobiły w sypkiej ziemi, więc się poprawił raz i drugi. Obejrzał się poza siebie. Odgarnął włosy z czoła i spojrzał w żołnierzy. No, chwała Bogu! Wróciło nań to wykrzywienie twarzy, ta pogarda, co ją miał w sobie na sądzie. Widziałem, jak powoli obejmowała mu twarz, oczy, czoło. Byłem szczęśliwy. To tak, że właśnie z dumą, że rozłucki, czułem, jak wielką swoją wolą zmieniał się w nieczułego trupa, jak się przeistoczył w
coś innego. Rzekł: Zdorowo, rybiata! Zdrawia żełaję waszemu błogorodiu! Zawrzasnęli żołnierze plutonu, jak jeden człowiek. Podszedł Jewsiemienko, żeby mu oczy zawiązać. Odepchnął go oczami. Feldwebel odszedł. Przycisnął tedy do serca ową małą fotografijkę. Zamknął oczy. Uchyliły mu się usta od wyższego, pięknego uśmiechu. Zamknąłem i ja oczy. Przypadłem piersiami do ściany. Czekałem, czekałem, czekam. Nareszcie, trach! Geometra Knopf zdjął czapkę i coś tam suchymi wargami do siebie szeptał. Gunkiewicz grzebał patykiem w popiele ogniska, jakby pragnął pozakopywać sowity, pijackie łzy kapiące z jego oczu. Panowała cisza. Wołały się echa po leśnych górach. Wtem pisarz gminy zwrócił się do generała z pytaniem. Proszę też łaski pana generała, a gdzie na przykład jest teraz mały syneczek, ów wtedy 6-letni Piotruś? A tobie na co to wiedzieć, gdzie on? Grubiańsko i twardo odpowiedział generał. Ciekawość mnie wzięła wiedzieć, czy też się spełniła ostatnia wola i rozkaz onego powstańca. Nie twoja to rzecz. I ty o takie rzeczy nie śmiej mnie pytać, słyszysz? Ja się od razu też dorozumiałem, odrzekł pisarz, patrząc swymi szelmowskimi oczami z bezczelną drwiną prosto w oczy starego generała. Ja się też od razu dorozumiałem, że z tej twojej ostatniej woli, mój ty kapitanie Rymwidzie, tego się diabeł musiał uśmiać. Stefan Żeromski, Echa Leśne. Czytał Emanuel Podlecki.